Siema, witam Was bardzo serdecznie i jak widać zaczynam vloga w Berlinie. I słuchajcie, tak jak obiecałam, udało mi się dzisiaj poogarniać wszystko i nagrywam dla Was tego vloga z Berlina. I kierujemy się teraz w stronę Muzeum Techniki, a po drodze miniemy na pewno Bramę Brandenburską. Ogólnie pogoda, jak widać, nie jest tragiczna. Jest trochę chłodno, ale najważniejsze, że nie pada. Wczoraj w Poznaniu cały dzień padało, także nie ma lipy. No. I będę Wam po kolei pokazywać, co tu będziemy mijać. Jesteśmy już prawie pod muzeum. Nie wiem, czy ja już wspomniałam o tym, czy nie, bo już nie wiem, co mówię dzisiaj. Jestem po prostu zmęczona. Będziemy zwiedzać Muzeum Techniki. Jest tam dużo o kolei, także bardzo mocno związane gdzieś tam z moimi zainteresowaniami. Z tego, co czytałam w internecie, można tam nagrywać, robić zdjęcia, także na pewno postaram się Wam dużo z tego pokazać. Zobaczcie, jaka stara maszyna do szycia. Fajnie na takie coś popatrzeć. O. I tutaj kapelusze pewnie uszyte na tych maszynach. I tutaj. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na części morskiej i tutaj statków jest pełno, zobaczcie, tak to ładnie wyeksponowane. Zaraz Wam tu się postaram wszystko pokazać. O, tu jest taki. Tu jest, o, z przekrojem pokazane, możecie sobie zobaczyć.
O, tu taki większy. Skala 1 do 100. No, to tak całkiem konkretnie. O. Tak to wygląda. A te, kurczę, te obręcze się strasznie odbijają w tych... O, a tu mamy coś ala podobnego do Titanica nawet. Taki duży... Duży pasażerski. O. Tutaj taki malutki. O. Tu coś takiego. Też bardzo ładne. I. O. Tu jeszcze jest jakiś taki mały. Tutaj takie modele w butelkach. O, coś takiego. Tego może z drugiej strony pokażę, bo z tej strony tak go nie widać. O, o tak. O. Z tej strony dużo lepiej. O, tak. Będę w miarę szybko przelatywać, bo tu jest, widzę, tego mnóstwo do obejrzenia, a chciałabym wam też jak najwięcej pokazać. A nie chciałabym, żeby ten film trwał godzinę. I patrzcie to, Bogdan. Jakiś polski akcent. Ej, i patrzcie, i to jest Gdańsk. Nie wiem, czy to będzie widać, muszę... O, właśnie, teraz widać, Gdańsk. To jest jakieś... Tu nawet zresztą, jejku, ślepa jestem. Polski statek, mega fajna sprawa. Ej, i zobaczcie, z tej strony, jak wam pokażę, to tu jest polska flaga. Niemiecka też, wiadomo, ale... O, ale jaja. He, fajnie. Zobaczyć coś polskiego. Tu jest, słuchajcie, francuski. O, coś takiego. I tu jeszcze trzy takie razem. Tu, słuchajcie, fajnie pokazane różne typy węzłów są. Mega fajna sprawa. Teraz zobaczcie sobie w ogóle z góry tutaj. Jo, ile tego jest. Ogromna ta wystawa, a to jest tylko część morska, a jeszcze będzie część kolejowa, na którą najbardziej czekam.
Jesteśmy już na części lotniczej. Tam powiem wam, na tych statkach jest tego tak dużo, że jakbym miała wam wszystko sfilmować, to by nie dało rady. Więc pokazałam wam tylko to, co najciekawsze. A teraz przejdziemy do części lotniczej. Tutaj mamy, słuchajcie, taki kosz z balonem. Tak jak się kiedyś latało, jak jeszcze samolotów nie było. Dawne czasy, nie to co teraz, te wszystkie samoloty. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Dobra, udało się znaleźć tą część kolejową. Nie było łatwo, bo była trochę ukryta. Ale zaczynamy teraz zwiedzenie tej najfajniejszej części w tym lokomotywownie. Ogólnie muzeum bardzo fajne i polecam wam przyjechać to zwiedzić. Bo naprawdę dużo jest tego do oglądania. O każdym środku transportu macie naprawdę dużo. I tam już coś widać. To torami się idzie. O, taka droga. Kto by pomyślał, nie? Ja już myślałam, że do końca dzisiejszego dnia będę cały dzień mokra, ale na szczęście
Weszliśmy do galerii, udało się trochę przeschnąć. Poszliśmy właśnie do tej galerii na obiad. W niemieckim McDonaldzie mają właśnie kanapkę Fishburger, która jest moją ulubioną. Także jest moim zdaniem bardzo droga, ale tak rzadko jadam w niemieckim McDonaldzie, że na raz na ten czas sobie mogę pozwolić. I słuchajcie, nagrywam wam też trochę tutaj teraz, jak już się ściemniło, z Berlina właśnie w świątecznej odsłonie, bo myślę, że to też taki fajny bonusik na tym vlogu. Także mam nadzieję, że wam się podoba. Także teraz już kieruję się w stronę dworca Hauptbahnhof. Czeka nas dosyć ciekawa droga z powrotem, bo cały pociąg jest wyprzedany, słuchajcie. Nie ma wolnych miejsc już. A tak liczyliśmy sobie trochę, że będzie pusty przedział dla nas, jak w tamtą stronę. Witam was już w Poznaniu. Ogólnie przeszedłem mnie dzisiaj deszcz, bo jak jakieś pół godziny temu przyjechałam do Poznania, to lało. Teraz już na szczęście nie. I zaraz będę w domu. W każdym razie dzisiaj już naprawdę jestem zmęczona, ale był bardzo fajny dzień. Mam nadzieję, że vlog też wam się podobał. Jeżeli tak, to kciuk w górę poproszę i subskrypcję. No i do zobaczenia w następnych filmach. Wyczekujcie kolejnych. Na razie, cześć.